Dzień dobry wieczór. Jestem Starki, oto jest Terraria i mogę wam powiedzieć szczerze, że zrobiłem chyba największą lamę wszechświata. Otóż wyobraźcie sobie, kopałem tutaj w poszukiwaniu tych kapliczek, nie ukrywam. Właśnie od Archalisów w ogóle przy oceanie, jak widzicie, bo z mojego doświadczenia jestem tutaj częściej. Udało mi się znaleźć. Pięknie, super, radość, włączam nagranie, żeby pokazać się, pochwalić, że może uda się odnaleźć. Wykopuję. Zdziwię się, czemu nie ma Archalisa, tylko jakiś Terra Grim. I co się okazuje? Nie włączyłem OBS-a. Tak więc mam jakieś nowe dziabadło, które niby jest jak Archalis, jak widzicie, ale to nie jest Archalis. Nie wiem, może zmienili mi po prostu trochę nazwę i w ogóle wszystko. Jak widzicie, jest zniszczony. Nie najlepiej. Ale mniejsza z tym. Mam tutaj ważną misję do zrobienia. Skoro zdobyłem już taką potężną broń, nawet jeśli jest zniszczoną, to przydałoby się teraz, no nie wiem, może na przykład zemścić na tak zwanym zżeraczu światów wraz z tym. Bo wiecie, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest broń idealna na niego. Tak więc pora na malutkie przygotowania. I miejmy nadzieję, że pokonam go już tym razem, chyba to będzie czwarte, może piąte podejście. Dobra, mniejsza z tym. Jakie tu jeszcze mikstury by się przydały? Na pewno to. Regeneracja już jest. A w sumie czemu nie? Uspokajająca, tak. I chyba mamy już komplet tak naprawdę. Bo za miksturą na oczywiście minionki, której nie posiadam. Oczywiście, jak na złość, łowiłem w dżungli długie godziny i nie wypadła ani jedna. Dobra, teraz tylko ostatni aspekt, uzbierać zgniłe kawałki. I może zanim coś, to jeszcze przekuć sobie tego Terra Grima. 2 złote monety za zepsucę, może być. Superior Terra Grim. Tak więc zaraz zobaczymy oczywiście, jak się prezentuje. To w sumie może być ciekawe, patrząc jeszcze na to, że mamy zbrojkę, która bądź co bądź daje spore benefity w postaci prędkości ataku. Wydaje mi się, że te miecze właśnie na tym polegają w głównej mierze, więc po prostu lecimy. Trzeba będzie szybko pozbierać. No, jak to się nazywa? No, zgniłe kawałki, co raczej wielki problem nie będzie, jak już mówiłem. Dlatego najlepiej jeszcze się właśnie pobawić na walce z różnymi mobkami tym wszystkim. Pamiętam, że kiedyś Archalisem to w sumie prawie całego Rehard Moda udało mi się przejść. Zobaczymy, jak jest z jego nową wersją, bo w sumie zapowiada się, że dużo się zmieniło poza nazwą i trochę zmniejszeniem obrażeń. Jak widzicie, ma teraz 20 na tym wzmocnieniu dosyć sporym. Ale dobra, co ja się tam będę tym przejmował na razie. Się zobaczy w akcji później, jak to będzie. Więc lecimy. I żeby nie było, nie wiem, czy z tego wyjdzie, czy bonus, czy odcinek, zresztą już pewnie wiecie, znając mnie. No w sumie nie znając mnie, tylko widać to pewnie po odcinku, który opublikowałem, czy jest to krótkie, czy jednak właśnie ma dłuższy czas trwania i w ogóle. Ale dla mnie to jest jednak tajemnica, bo sam nie wiem, jak to wyjdzie. No oczywiście poza tym, że jeśli pokonamy pożarcza światów, to ewentualnie może bym się pokusił na jakieś innych, jakieś stare groby. No bo jak widzicie, tutaj też siedziałem trochę, ogarniałem właśnie, że co? A, to musi być jeszcze stary grób. Dobra. No właśnie wracając, no to ogarniałem tutaj taką bieda arenkę na zżeracza. Miejmy nadzieję, że okaże się skuteczna, jak już przyjdzie do czego. Póki co, jak tam z rtęczankami? Serio? Dopiero pierwszy z 15. No ten, ja może lepiej bym poszedł i się tym zajął poza nagraniem. Dobry pomysł chyba. Ale w sumie chcę wam pokazać potęgę Terra Prisma. Jakiego Terra Prisma jest, nie? Już mi się wszystko myli. Terra Grima. Terra Prism, coś takiego chyba nie istnieje, a może. Nie wiem. Dobra, nieważne. Zresztą wiem, że coś ma podobną nazwę, ale mniejsza, o tym będziemy gadać później. Dobra, już się trochę plączę, to wracając. Terra Grima. Więc w sumie dla mnie może lepiej będzie nawet zostawić to wszystko, przynajmniej będziecie narzekać, że za mało pokazuje ci coś. Wycinam wszystkie prawie aspekty. Dobra, chodź robakę.
A chodź, robaku, zanim umrzesz sobie w tej trawie, czy co to tam jest. No wiesz, co... Wstydź mi się tak. Nawet nie przekazać jednego zgniętego kawałka. Kiepsko. Mamy ich dopiero 4 z 15. Tie. No naprawdę dobry pomysł, jeśli zaraz magicznym trafem i zacznie ich wypadać 5 pierdylionów, to po prostu... No zrobić krótkiego wycinanka i... No... Zobaczyć co i jak później. O, widzę, że mój imp coś zwęszył. Łocie, ile ich tu jest! Dobra, mamy już 7. To w sumie jeszcze tylko brakuje 8. Więc w sumie może nawet nie ma sensu tego wycinać, tak patrząc na samokształt dropienia. Ale tylko, że nie mam żadnej mikstury, która by zwiększyła szanse na dropy. Ja się wiem, że jest, wiemy, gdzie masz szczęście i w ogóle, no ale... Chodzi o to, że ja ze sobą nie wziąłem, rzecz jasna. Dobra, zżeracz, gin. W sumie... Dobra, to jest... No, bo coś w stylu pożeracza właśnie, czy coś. Dobra. Kolejne starożytne spodnie, super. Tylko, że ja nie potrzebuję starożytnych spodni, ja proszę tylko o... Super! Kolejny burger. A nie ma nawet tych zgniłych kawałków wystarczająco. Ej, co się mówi, że za dobrze to nie pójdzie. No teraz patrząc na swoje życie, to... Już mi mówi coś, że polegnę znowu sromotnie na pożeraczu. Halo, przeciwniki, jesteście gdzieś? O, dobra, imp strzela, czyli coś musi tu być. Się, tylko zombiak. Dobra, o, jest, jest. Jest, kolega. Koneser dusz. To 5. To nie jest aż tak dużo, powinien dać radę. O ile gra zacznie być miła w tej kwestii, no właśnie, będzie mi ich wyrzucała. To wszystko będę z nielicznych momentów, kiedy naprawdę mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że cieszę się z tego, że widzę tych przeciwników. Znaczy, oni po prostu są takimi dosyć mocnymi wkurzajkami, które tylko przeszkadzają w istnieniu. Ja. I w sumie jak już się tym zajmę, to potem jeszcze ciekawie jak sobie poradzę z Brain of Cthulhu, bo jak już wspominałem, wcześniej czy później będę musiał go też wezwać i posadzić Crimsona, ale na to czekam, aż nasz główny zarządca świata, Manoni, powie co, jak, gdzie, kiedy. Wiecie, my tu jesteśmy poszukiwacze przygód, ale to nie jest ten, który... No można go przyrównać nawet do istoty wyższej, która nie zajmuje się sprawami takimi błahymi jak jakiś... O, super, kolejny burger. No, jakieś walki. Po prostu z byle przeciwnikiem czy coś. Oczywiście z bossami pomaga. On jest tej kreatorem światów. Wizjonerem, który... Powoduje, to wszystko, co my tutaj chcemy osiągnąć, ma jakiś większy sens. Dobra. I przy okazji mamy, więc... Załatwione, więc dobra. Ostatni worm food, potem znowu będę musiał godzinami farmić pewnie te grzybki. Dobra, wyłazimy tędy. Oczywiście zbieramy przy okazji 5000 gwiazd, bo jakby inaczej wszędzie musi być ich pełno. I w sumie nie wiem, gdzie będzie lepiej się walczyło z żaraczem. Ale jedna rzecz jest pewna. Pijemy wszystkie miksturki, które mam. I w sumie skoro zrobimy taką badziewną, prymitywną, arenopodobną coś keto, chyba najpierw będzie walczyć tutaj. Więc... Życzcie mi powodzenia. Okej, okay, dobra. Już widzę, że mam przewagę pod tym względem, że blokuję te pociski przynajmniej. Dobra, robak jest blisko. Jest blisko. Bij, zabij, bij, zabij, gwiezdny kluczu. Wieże zamkowe w ciebie. Dobra. Blokuj pociski, blokuj. Nie wierzę. Chyba na pewno potrzebuję takich noobskich broni, żeby sobie radzić. A w sumie co się spodziewać, to z tym jak gdzieś się nie skupiam nawet w połowie na walce. Dosyć bardziej się w sumie skupiam na tym, żeby gadać z jakimś... Chociaż namiastką sensowności. Dobra. Podzielił się na 2, podzielił się na milion. Ale ten miecz na szczęście jest o tyle potężny, że jeśli uda mi się unikać
kontaktu z nim bezpośredniego, to raczej powinienem zwyciężyć, bo te pociski, jak widać, czyli to, co w sumie jest chyba największym problemem walcząc z nim, tak twarzą w twarz, bez jakichś lepszych osłonek, to właśnie jest to, co najczęściej... Dobra, no już się trochę połączę, ale w sumie tego pociski są chyba tym, co najczęściej zabija graczy nieprzygotowanych. A ja nie umiem unikać, jeszcze gadam i w ogóle... Widzicie? Wystarczy tylko mieć odporne te pociski, które on wypluwa i patrzcie, jaka ta walka staje się łatwa. To może też być kwestia tego, że ta broń jest ogólnie OP czy coś. O! Meteoryt! Co? Dobra, mamy posąg. Żeby nie było, zostawię go tutaj. Na znak tego, że udało mi się go tu pokonać. I... O, jakie ładne. Fajne, dobra. No ale wracając. Tak się to prezentowało. I w sumie pokazałbym, jak mówiłem, Bane of Cthulhu z chęcią, ale... No nie mogę, bo... Manoli jeszcze chyba nie ogarnął wszystkiego, co miało być przed powstaniem Crimsona, tak więc otwieramy. I teraz najgorsza rzecz, jaka istnieje. Co wymienić? Dobra, niech to będzie to. Bo strzeliczka nie ma przemocy, żeby mnie doszło. Patrzcie, 17% redukcji obrażeń, to jest po prostu must have wręcz, momentalnie. Dobra. Tak więc w sumie mamy 11 minut. I jakimś magicznym trafem udało mi się w końcu pokonać zżeracza. Ja wiem, że pewnie teraz większość z was myśli, cheaty, specjalnie sobie dodałeś broń czy coś. Mam takich paru pięknych ludzi z twarzy książki, którzy na mnie narzekają. A powiem szczerze, mało mnie interesuje, czy wy sądzicie, że serio zdobyłem miecza, serio coś tam. Ja to robię dla siebie, pokazuję wam wszystko prawie, co robię. Więc sobie powiem szczerze, nie mam nic do zarzucenia. Ale wow, ciekawe, czemu zmienili nazwę Arkhalisa. Nie wiem, może Arkhalia, jako że odeszła z drużyny, nie chciała, żeby coś było kojarzone z nią, czy cokolwiek, no nie wiem, powiem wam szczerze. Ale dobra, mam jeszcze chwilowo te bonusy, to w sumie co bym mógł zrobić? Dobra. Nic ciekawego w sumie. Nie wiem w ogóle, czemu zaglądałem do niego. Chyba tym razem będzie noc dla pionów, tak patrząc na co. Wykonaliśmy kolejnego bossa po raz pierwszy. Dobra. Nieważne. Jakiś taki chwilowy zacinek. Tak więc w sumie zrobiłem chyba to, co miałem zrobić i zgodnie z tradycjami, jako że jestem przywoływaczem, powinienem chyba oddać tego mieczyka komuś innemu, ale nie będę ukrywał, trudno mi się rozstać z moją ulubioną bronią z całej Terrarii, więc w sumie nie wiem, co mogę więcej z tym zrobić. Poza tym, że oczywiście mogę pokłaskać piesa. Dobra. Może zobaczmy też, czy jest jakiś ciekawy wpis w bestiariuszu na temat naszego nowego odkrycia, czyli bossa. Zżeracz światów. Mhm. Jak widzicie, jest trochę pokazane co i jak. Mhm. I proszę, 25% szans na to, że uda się to pojawić. Nieźle. Szkoda tylko, że nie mamy trofeum. Obrażenia spore, jak widzicie. Obrona zadziwiająco niska. Nie, serio, patrzcie, nawet oko ma większą obronę niż on. Król Slime. Dobra, tak więc w sumie to chyba na tyle, jako że nie mam nic więcej do roboty. W sumie ma to 13 minut. Niech będzie to kolejny pełny odcinek, tak więc no ja w sumie dziękuję. I wybaczcie, że jestem taki niełapem, że no niestety nie uwiecznię momentu zdobywania tej broni, mojego wielkiego zachwytu. To tyle, trzymajcie się, no i hej, hej. Pa, pa.